Marcin Łebkowski dla portalu Fightsport. Marcin, jesteśmy w moment po zakończeniu walki z Andrejem Kulebinem. Dramatyczna walka, chyba najlepsza walka, jaką widziałem twoja, i to nie jest to absolutnie w żaden sposób nadużycie. Myślę, że dałeś wspaniały popis tutaj krakowskiej publiczności, ludziom, którzy przyjechali z różnych regionów Polski, często tylko na twoją walkę. Co możesz powiedzieć? No przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy mi kibicowali tutaj na miejscu i przed telewizorami, którzy czytają Państwa portal i zawsze tam mnie wspierają. Bardzo za to dziękuję, to bardzo motywuje do dalszej pracy. Odnośnie walki, no jest piekielnie trudnym przeciwnikiem, ciężko się przeżyć przez jego gardę. No nawet tak jak powiedziałem tam w wywiadzie, po prostu kopiąc go, to czułem się tak, jakbym kopał w kant ściany. Jest niesamowicie twardy. No troszeczkę fizycznie też jest silniejszy, ale tutaj akurat do siebie nie mam jakichś ogromnych pretensji, bo ja za to jestem wyższy. Jak mi się wydaje, że walka w dystansie może rodziła sobie troszeczkę lepiej, natomiast w clinchu, no w clinchu dałem ciała i w clinchu mnie po prostu zamęczył. Zapytam się, czy miałeś taki dreszczyk emocji na koniec przed werdyktem, myślałeś, że może jednak się udało, bo ta trzecia runda należała do ciebie. Szczerze mówiąc, nie liczyłem na coś takiego i zdawałem sobie sprawę, że gdyby ta walka poszła na moją korzyść, to tylko dlatego, że ściany pomagają gospodarzom. Później znowu było pisanie, że Polski Związek Muay Thai, że prezes wszystko ustawił, więc cieszę się, że werdykt poszedł do Kulebina, bo był sprawiedliwy i gratulacje dla niego. No, świetny zawodnik. Bardzo się cieszę, że mogę z nim znowu zawalczyć. Rok temu urwałeś mu rundę, tak możemy to ocenić i wielu fachowców tak mówiło. Jak myślisz, teraz ta walka była bardziej wyrównana niż ta w Lizbonie w 2013 roku? No, wydaje mi się, że ta walka była zdecydowanie lepsza. Ciągle pracuję, ale tak jak mówię, no nie tylko czas płynie dla każdego tak samo, prawda? I nie tylko dla mnie on płynie, ale też dla Kulebina i on też pewnie z sali treningowej nie schodzi, więc i ja się rozwijam, i on się rozwija i kolejny rok on jest lepszy. Ale zobaczymy w 2015, no zobaczymy jak się ułoży wszystko. Andrej Kulebin nie odpuszcza tej kariery zawodowej, on łączy te starty amatorskie z zawodową karierą. Tobie chyba troszkę brakuje tych walk zawodowych, chciałbyś pewnie toczyć ich więcej. I tą moc jego fizyczną było dzisiaj widać, te doświadczenie z walk zawodowych chyba. Tylko sprawa jest taka, że w Polsce jest bardzo mało gal z samego, że tak powiem, Muay Thai. Ja żeby walczyć zawodowo zazwyczaj wylatuję z Polski. I jeszcze raz zaznaczam, ja nie jestem zawodnikiem K1 ani kickboxingu, dlatego nie startuję w Polskim Związku Kickboxingu. Jestem zawodnikiem Muay Thai. Wszystkie moje pojedynki praktycznie to są pojedynki Muay Thai. I dlatego, że na Polski Związek Muay Thai i startuję w Polskim Związku Muay Thai i w IFM-ie, bo biję się w Muay Thai, a nie biję się w K1 czy w kickboxingu. Po prostu w takich walkach mnie nie można spotkać. Natomiast zapraszam na zawody amatorskie, czy na zawody na zasadach Muay Thai. Jestem jak najbardziej chętny na walki. Pamiętajcie, Marcin zostawił dzisiaj serce. Naprawdę to była wspaniała walka, warto mu podziękować. Dzisiaj cała publiczność była za nim. Nie udało się wygrać, ale przegrał z wielkim, wielkim mistrzem, jak i jacy. Naprawdę w Europie się nie trafiają praktycznie w tej kategorii. Jest to jeden z najlepszych zawodników na świecie, to jest żaden dyshonor przegrać. I Marcin, gratulujemy ci tego dobrego występu, tych emocji. Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Życzę wam też powodzenia, trenujcie ciężko i spotkajmy się na zawodach. Dziękuję bardzo. Marcin Łebkowski dla portalu Fightsport. Dziękuję bardzo.